Dzień dobry. 14 marca, kawka z szewcem, czyli codzienny przegląd napraw. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie dzisiaj mam naprawy do zrobienia, to zapraszam do obejrzenia. Słuchajcie, może wpierw pokażę tutaj torebkę, w której wszywałem zameczek. O, więc troszeczkę rozprostuję. Róg. A więc tutaj był wszywany zamek. Jest to oczywiście wszyte podwójnie. Wpierw był zamek przyszyty do podszewki, to było wszystko wyjęte. Następnie tutaj podszewka była przyszyta do torebki. Myślę, że wygląda spoko. Okucie tutaj jest ząbki mosiężne, natomiast suwaczek był niklowany, więc tutaj też jest taki jasny nikiel. I torebka jeszcze posłuży. Słuchajcie, a jeszcze mam tutaj, tak, tutaj w tych bucikach takie oto obcasiki Dunlopy dopasowane. Fajna guma. Będzie klient sobie śmigał. I tutaj kolejne buty, które dostałem, to na takie dwie wstaweczki. Jak widzicie, z przodu tutaj jest dziura. Taka dziura na przewylot już jest troszeczkę cięższa do naprawy. Tak więc będzie trzeba tutaj coś pozabezpieczać i od środka zrobić wstawkę zabezpieczającą, a w drugim bucie profilaktyczną, ponieważ tam już też jest wyczuwalne, że się przedziera siateczka, więc będzie trzeba to zabezpieczyć i buty jeszcze na pewno posłużą długo. Tutaj klientka chciała jakieś antypoślizgowe fleki na to, czyli to będzie zdjęte, obcas będzie wyrównany, ponieważ jest lekki ubytek. I dwa będą musiały być wyrównane i będzie tutaj troszeczkę grubsza guma antypoślizgowa. No i oczywiście standard to fleczki. Też będą tutaj mocne fleki dane. Tutaj tak samo. Jeden całkowicie odleciał. Ten jeszcze się trzyma. To może teraz dla odmiany torebeczka, słuchajcie. A więc bardzo często jest tak, że z tych uchwytów tutaj niestety to wylatuje. To trzeba tutaj dobrze dopasować i mocno, przede wszystkim mocno skleić i później te śruby osadzić tak jak to trzeba. Nie wiem, czy tam coś jeszcze nie będę robił, jakieś wstaweczki dla wzmocnienia, ale to się okaże podczas naprawy. No i tutaj też fleki, jak zwykle tych fleków dzisiaj jest troszeczkę do roboty, więc będzie szlifowanie. Natomiast tutaj jest taki, tam są jeszcze buty na fleki i tutaj będzie trzeba zrobić 3 złote napy, żeby można było to zapiąć, żeby piesek nie uciekał przez tą dziurę. Tak więc na tyle. Tam jeszcze jakieś klejenia mam. Tutaj się jakieś buciki tam rozklejają. Jeszcze parę takich przypadków drobnych do podklejenia. No i to na tyle. Już dzisiaj troszeczkę mi zmęczenie wyszło. Czwartek, cały tydzień ciężkiej pracy niestety. Więc dzisiaj już widzicie, że ta energia jest troszeczkę mniejsza. Ale myślę, że po kawce zaraz dojdę do siebie i zajmę się tym wszystkim. Słuchajcie, tutaj półki są pełne butów do odbioru, więc żeby było miejsce na nowe, to proszę bardzo o odbiór butów. Ponieważ już
te buty, które dzisiaj mam do naprawy, już upycham jak mogę, ale wszystkie już się na półkach nie pomieszczą, tak więc zapraszam wszystkich do odbioru po buty swoje i zróbcie miejsce na następne, żeby mógł następne rzeczy tam układać. Tak więc dzisiaj taka szybciutka szewska kawka. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że jutro będzie więcej energii i trochę więcej rzeczy Wam będę mógł pokazać. Cześć!